nazywam się Amadeusz Poczko, ale mam głowę bobra i zapraszam dzisiaj was do pracy warsztatowej. Zobaczcie, co zgromadziłem. Różne obcążki, kółeczka, śrubokręty, gwoździki i takie tam. Amadeusz, no żarty sobie robisz. Nie będziemy dzisiaj wcale pracować w warsztacie, tylko będziemy robić warsztaty plastyczne. Okej, ale może najpierw się przedstawisz. Nazywam się Justyna Sokołowska i to ja jestem autorką ilustracji do książki Amadeusz Foczka, ale z głową bobra. Aby was zainspirować do pracy, chcieliśmy z Amadeuszkiem opowiedzieć wam najpierw pokrótce, o czym jest ta książka. Amadeusz, powiedz, kim jesteś. Jestem fryzjerem i głównym bohaterem tej książki. Przychodzą do mnie bardzo różni klienci. Na przykład taka kura, ale z głową lisa. I każdy z tych moich klientów będzie jeszcze bardziej dziwny. Będzie składał się z dwóch różnych zwierząt. A to, czego będziecie potrzebować, to kartki papieru, wydrukowane kartki z połówkami zwierząt, które możecie pobrać ze strony, taśmy bądź klej oraz coś, czym będziecie malować, rysować, czyli albo kredki. Ja uwielbiam pastele suche, bo one mają bardzo intensywne kolory i bardzo szybko się nimi rysuje. Jedyny problem jest taki, że brudzą, więc proponujemy przebrać się z jasnych ubrań w ciemne. Amadeuszku, powiedz, co robimy najpierw. Najpierw weźcie sobie połówkę jakąś zwierzątka, taką tą wydrukowaną ze strony. Poproście rodziców, żeby pobrali wam, wydrukowali. Moją ulubioną to jest słonik, ale może być też inne zwierzątko. No na przykład taka tutaj jest chyba jakaś połówka, to zebrka, czy taki cielaczek, konik. No nie wiem, co tam jeszcze już było. To dziwne zwierzątko takie z dwiema głowami, no ale jak ktoś chce, no koteczek też może być pół kot, pół słoń. No więc bierzemy tego słonia, kładziemy i kolorujemy. Amadeusz, gdzie ty jesteś? O, Justyna, taki żarcik. Tutaj jestem, tutaj. Kredki w ręce. Już masz, Justyno. W pastelach suchych kocham to, że akurat można do malowania nimi używać po prostu palców. Jeszcze oko może jakieś, co? Oczko? Amadeusz, powiedz, co dalej. Bierzemy sobie czystą kartkę i dokładamy do naszego zwierzątka, żeby się nie ruszała, bo żeby ją tutaj skleić taśmą i zawsze to troszkę ułatwi na pracę, ale jak chcecie, nie musicie. No i teraz najważniejsza, taka najtrudniejsza rzecz, to żeby te zwierzątka się łączyły, zaczynamy i rysujemy to, co tam sobie wymyśliliśmy. Justyna, równiej troszkę, no staraj się, przecież jesteś na wizji. Justyna, ja nie wiem, w jakim kraju ty żyjesz? Ja tutaj w Polsce to nie widziałem takich zwierząt. Amadeuszku, no to jest po prostu 5 ostatnich nóg stonogi, tak? No i nie przeszkadzaj, bo ja muszę kolorować. My z Amadeuszem prawie już skończyliśmy, ale chcieliśmy wam przypomnieć, co możecie dorysować jeszcze swoim zwierzętom. No, na przykład łuski, kły, rogi, dziób, łuski, błony między palcami, czułki, no takie. Ja postanowiłam dorysować swojemu półsłoniowi, półstonodze z ostatnimi 5 nogami jeszcze łuski. Na koniec chcielibyśmy jednak zachęcić was do dalszej pracy, dlatego że tak samo jak do Amadeusza Foczki, ale z głową bobra, przychodzą bardzo ciekawi klienci składający się z dwóch różnych zwierząt. Tak samo i wy możecie stworzyć swój niekończący się zwierzyniec. Justynko, ale zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć na koniec, dlaczego te wszystkie kolorowe zwierzęta przychodzą właśnie do mnie się strzyc. No chciałbym zareklamować swój salon fryzjerski Fryzury dla Kreatury. Powiesiłem taką kartkę na drzwi. Czy masz pysk, czy parę czułek, trąbę, dziób, czy grzywę, ryżą? Najważniejsze, kim się czujesz, nie kim inni ciebie widzą. Polub siebie dalej śmiało, będę strzyc, by tak zostało. Do widzenia! Do zobaczenia!